Hej, cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie. Tym jednym prostym trikiem możemy zarobić w GTA 500 tysięcy. Oj, tak, tak. W tym tygodniu właściwie Rockstar przygotował dla nas rzecz. Mianowicie do 14 kwietnia otrzymamy hajs. Zadanie jest bardzo proste, musimy wykonać 5 skoków kaskaderskich. Nie jestem pewien, czy już na przykład zrobiliśmy wszystkie skoki, czy już to otrzymamy. Czy też nie mogą się one powtarzać, tu akurat nie mam zupełnie pojęcia. To jest też pytanie, czy na przykład jeżeli wykonamy te skoki na dwóch różnych postaciach, czy da nam na przykład milion wtedy w wypadku, ale to niestety nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo szczerze mówiąc nie wiem. Generalnie w opisie tak czy siak będzie link do filmiku, którym jest te 50 skoków. Prawda, wiadomo, z fabuły, ale takie same są skoki na online, więc w zasadzie nie ma znaczenia, który to będzie film. Więc ja sobie wykonam w tym momencie właśnie 5 skoków takich. Tutaj pamiętajcie, jest jedna dodatkowa sztuczka, jeżeli wykonujemy ten skok. Załóżmy w tym miejscu, nie wiem czy go wykonałem, czy też nie. Jeżeli klikamy strzelanie, wtedy jakby pomijana się ta animacja. To jest dosyć istotne, że wiecie, nie mamy takiego slow-mo, że lecimy, nie? To jest bug, który jeszcze działa od singla, więc... To jest ta rzecz. No i wiadomo, musimy teraz tylko powtarzać tak długo, aż się uda. Oczywiście wiadomo też, warto sobie wziąć do tego zadania motocykl, nie tak jak ja ukradłem jakikolwiek samochód z ulicy. Więc jeżeli no mi się tutaj nie uda przeskoczyć, użyjemy po prostu motocykla, nie? Do przeskoczenia. Ile oczywiście wykonałem ten skok, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy go wykonałem. Dobra, przyzwałem sobie do tego zadania niezawodny motocykl zwany Batty 801 RR. Więc wykorzystamy go sobie. Mam nadzieję, że tym razem uda się lightowo przeskoczyć, nie będzie żadnego problemu z tym. Jak zaliczony 41, więc jeszcze 4 mi pozostały, więc jadę, zmierzam wręcz na następny skok. A następny skok stąd jest dosyć blisko, wręcz bym mógł powiedzieć, że bardzo, bardzo blisko, wręcz mógłbym powiedzieć, że jest naprzeciwko mnie. Teraz tylko będzie pytanie, czy oczywiście uda mi się tak zrobić, tak jak tutaj zaplanowali twórcy. Wydaje mi się, że tutaj może być lepszym pojazdem na przykład nie motor, a po prostu sam sobie samochodzik. Tu musimy na drogę wylądować, więc trzeba wylądować na drogę, więc zabierzemy ten pojazd. No to oczywiście nie zapominamy, jest nasz niezawodny Lester. Lester nigdy się nigdy nic nie zrobi, on nas zawsze tutaj uratuje. O nie! Dostępne za minutę 40. O nie. To mam przypał. Dobra, no to skaczemy. Może uda się. Bo w ogóle nawet nie zaliczyło jako, że jestem na punkcie. Jeszcze większa beka. Bum. XD w ogóle. O, udany, zaliczyło. Świetnie. Dobra. No to jeszcze 3 pozostały. No i dobra, trzeci skok też jest bardzo, bardzo blisko. Tutaj mianowicie musimy wyskoczyć, tutaj przed nami jest też taka kolejna taka rampa jak po drugiej stronie, tylko że musimy skoczyć tym razem tutaj do góry, więc spróbujmy. Może się uda za pierwszym. Oj nie. Dobra. Na dach wylądowałem, to bardzo niedobrze, trzeba powtórzyć. Niestety z dołu akurat już nie ma, więc nie jest tak dobrze, że 4 są obok siebie. No niestety. O, zaliczyło, świetnie. Kolejny skok do listy. No to jeszcze pozostały 2. Dobra, następny skok jest tutaj dosłownie przed nami. Tutaj może będzie lepszy zawsze motor do takiego zadania, ale spróbujmy samochodem. Udany, zaliczyło. Świetnie, dobra. No to pozostał jeszcze tylko jeden skok. No i dobra, tutaj w tym miejscu to zadanie jest bardzo, bardzo proste. Tutaj przed nami jest po prostu górka. I przez tą górkę musimy wbić się na drogę. Nie wiem, czy tym samochodem dam radę, ale zawsze warto próbować. O kurde. No to. Już pierwsza próba nieudana.
O, udany. Zaliczony. No to świetnie. 5 skoków kaskaderskich zrobionych. Nie jestem pewien, czy na dwóch postaciach to zadziała, jeżeli się zrobi. Ale jeżeli ktoś chce, może spróbować. Ogólnie powiem tak. Same skoki zajęły mi dokładnie 18 minut wraz z dojazdami, no i tamtymi przerwami, jak mi się nie udawało, więc może i wy zrobić nawet to w 10 minut, więc wydaje mi się, że w 10 minut potencjalnie możecie wykonać to, żeby zrobić dodatkowe 500 tysięcy. A więc w takim razie to byłoby na tyle, do następnego, cześć!